Cześć. Witamy na kanale Życiowe Ścieżki. Miłego oglądania. Na parkingu obok szpitala zatrzymał się drogi samochód. Wysiadł z niego mężczyzna w średnim wieku i podszedł do szpitala. Wyglądał na około 37 lat. Jego ciemne włosy były starannie zaczesane do tyłu. Ubrany był w surowy granatowy garnitur, a na oczach miał okulary przeciwsłoneczne. Poruszał się szybko, ale też nie za szybko. Ogólnie wyglądał dość solidnie. Nie można było po nim poznać, że jest zwykłym człowiekiem. Prawdopodobnie był właścicielem jakiejś firmy. Jego chód nie był zbyt pewny siebie. Wzrok miał spuszczony, jakby się nad czymś zastanawiał. Miał na imię Franciszek. I naprawdę nie był teraz w najlepszym nastroju. Tak, nawet tak samo wystarczalni ludzie jak on mają w życiu sytuacje, w których jest im ciężko. Franciszek był właścicielem dobrze prosperującej firmy. Działalność, którą teraz prowadził, była bardzo popularna i poszukiwana. Franciszek sprzedawał maszyny i cały niezbędny sprzęt do tej działalności. Teraz, gdy działalność była u szczytu popularności, pozwoliło to Franciszkowi znacznie się rozwinąć, otwierając oddziały w innych miastach. Działalność ta była szczególnie popularna w regionach Syberii, gdzie przez większość czasu panowały mroźne zimy. Teraz przyniosła stabilny dochód z regularnym wzrostem. Mężczyzna zdołał zorganizować wokół siebie prawdziwą sieć, która stale uzupełniała jego przepływy finansowe. Ale teraz było to najmniejsze z jego zmartwień. Faktem jest, że od ponad tygodnia jego ukochana jedyna córka przebywała w szpitalu. Lekarze nie mogli znaleźć przyczyny jej stanu, który pogarszał się z dnia na dzień. Jego córka miała na imię Dagmara. Tak się złożyło, że wychowywał ją samotnie przez 5 lat. Była jego jedyną bliską osobą po żonie. Jego ukochana Alicja odeszła z tego świata, gdy Dagmara miała zaledwie 2 lata. Poznali się z Alicją dzięki jego pracy. Dziewczyna zgłosiła się wtedy do ich biura, chcąc kupić jedną maszynę. Chciała postawić ją w swoim domku, aby przynosiła niewielki, ale stabilny dochód pasywny. W tym czasie sam Franciszek stał za recepcją, doradzając i wyjaśniając klientce każdą kwestię. Smukła blondynka, która z natury miała swój niepowtarzalny kolor włosów, powoli i rozglądając się, podeszła do Franciszka. Dzień dobry. Chciałabym kupić małą maszynę, łatwą w utrzymaniu, żebym nie musiała się nią zbytnio zajmować. Wyjaśniła Franciszkowi. Słuchał uważnie, patrząc w jej duże szare oczy. Patrzyła na niego z otwartymi ustami. Jej długie rzęsy sięgały prawie brwi. Mówiła do Franciszka z poważną miną, ale Franciszek nie mógł jej tak odebrać. Na jej białej skórze rozsiane były piegi, które nadawały jej wyjątkowego wyglądu. Kiedy mówiła, miała lekkie seplenienie, które było tak ujmujące dla Franciszka. Próbował wyjaśnić dziewczynie wszystkie szczegóły dotyczące sprzętu. Wyjaśnił również możliwe zagrożenia, zasady prawidłowej pielęgnacji i konserwacji. Alicja wyglądała na usatysfakcjonowaną. Zapłaciła za maszynę i szczęśliwa opuściła biuro. Pewnego dnia Franciszek pojechał na swoją posesję, aby odebrać stamtąd łódź. W ten weekend postanowił wraz z kolegą zmienić miejskie otoczenie i spędzić kilka dni na łonie natury. Wszystkie niezbędne atrybuty do takiego wydarzenia były przechowywane w magazynie. Obok łodzi znajdował się również namiot i wędki. Kiedy Franciszek zatrzymał się w samochodzie i wyszedł na zewnątrz, do jego uszu natychmiast dotarł znajomy monotonny dźwięk. Z początku nie zwrócił na niego uwagi, starając się nie zapomnieć o wszystkich rzeczach, które zamierzał zabrać ze spiżarni. Ale gdy wszedł do środka, dźwięk stał się jeszcze silniejszy, a nawet bardziej intensywny. A potem złagodniał, po czym znów zaczął ryczeć jak szaleniec. Franciszek doskonale wiedział, co powoduje taki hałas. Przez luźne deski spiżarni widział dziewczynę, która szła z warzywniaka do domu. Jej twarz była pełna złości. Mimo to Franciszek rozpoznał w niej tę samą Alicję, która niedawno kupiła od niego maszynę. Dziewczyna próbowała uruchomić maszynę, gdy rozległo się pukanie do jej drzwi. Dzień dobry, mogę wejść? Powiedział Franciszek i powoli wszedł do domu. Zobaczył Alicję z rękami po bokach, wsłuchującą się w ciągle zmieniający się dźwięk wydobycia. W końcu odłączyła wtyczkę. Wentylatory stopniowo zaczęły zwalniać, a następnie zatrzymały się. Zapanowała kompletna cisza. Alicja potarła czoło, najwyraźniej nieświadoma, że nie jest sama. Franciszek przywitał się z nią jeszcze raz i niemal ją zaskoczył. Dziewczyna wzdrygnęła się i odwróciła, by na niego spojrzeć. Kim jesteś?
– zapytała ze zdumioną miną. – Jestem Franciszek, sprzedawca. Kupiła pani ode mnie tego pracownika – wyjaśnił jej mężczyzna. – Tak – przeciągnęła się powoli. – A co ty tutaj robisz? – zapytała. – Śledzisz mnie? – Och nie, wcale nie – uśmiechnął się Franciszek. – Jestem twoim sąsiadem z domku i dzisiaj przyjechałem po łódkę i namiot. Jedziemy z kolegą na ryby. W porządku. Widzę, że masz jakieś problemy z samochodem – zapytał. Alicja przeniosła wzrok na podłogę, gdzie wciąż stał ślusarz. Szczerze mówiąc, nie wiem, czego mu potrzeba. Od rana się psuje, chociaż przez ostatnie dwa dni działał bez zarzutu. Odpowiedziała mu. Pozwól mi rzucić okiem. Zaproponował Franciszek. Alicja wzruszyła ramionami, unosząc ręce lekko do boków. Mężczyzna przykucnął i włączając latarkę w telefonie, dokładnie obejrzał urządzenie. Okazało się, że wentylator był źle podłączony i kierował powietrze do środka maszyny, przez co w ogóle jej nie chłodził. Temperatura stawała się zbyt wysoka, a maszyna oburzała się i hałasowała. Franciszek poprosił Alicję o śrubokręt. Ta natychmiast znalazła go w szufladzie biurka. Wyjęła go i podała Franciszkowi. Ten lekko dotknął jej dłoni. Oboje coś w tym momencie poczuli, ale starali się tego nie okazywać. Już po kilku minutach wentylator był prawidłowo podłączony. Franciszek włożył go do specjalnej skrzynki izolującej hałas, po czym uruchomił sprzęt. Dom wypełnił słaby, monotonny i przez to ledwo wyczuwalny dźwięk. Alicja uniosła brwi ze zdziwienia i podziękowała swojemu gościowi. – Jak ci się to udało? – Doświadczenie. Franciszek odpowiedział krótko. – Nie idziesz przypadkiem do domu? – zapytał, orientując się po otoczeniu, że Alicja tu nie mieszka, tylko od czasu do czasu przyjeżdża. Dla Alicji sugestia była zaskoczeniem. Choć oczywiście byłoby miło, gdyby Franciszek podwiózł ją do miasta. Jej samochód był w tym czasie w naprawie, więc przyjechała tu taksówką. Tak, chyba tak. Odpowiedziała, nieco zakłopotana. Gdy Franciszek załadował wszystko do samochodu, a Alicja skończyła swoje obowiązki, spotkali się w jego aucie. Oboje nie byli zbyt rozmowni, ale nie przeszkodziło im to poczuć w tej ciszy czegoś magicznego, czegoś, co nieodwracalnie zbliżyło ich do siebie. Alicja była na ostatnim roku studiów i zastanawiała się nad odpowiednią pracą. Chciała nie być przywiązana do jednego miejsca, ale zawsze mieć stabilny dochód. Zaczęła szukać informacji o różnych sposobach zarobkowania i trafiła na jeden z nich, który wydał jej się najbardziej optymalny. Niespodziewanie Franciszek zaproponował jej, aby pojechała z nimi na ryby. Alicja nie przepadała za takimi imprezami, ale tym razem się zgodziła. I tak cała piątka, Franciszek z kolegą i Alicja z dwiema koleżankami, usiedli nad brzegiem jeziora. Każdy z nich miał swoją wędkę. O ile Franciszek i Sylwester spokojnie wpatrywali się w tafle wody, czekając na jak najszybsze branie, o tyle Alicja i jej koleżanki udawały, że to bardzo ekscytujące zajęcie. W końcu spławik Alicji drgnął i to dość gwałtownie. Alicja krzyknęła z zaskoczenia i podniosła się na nogi. Haczyk, który najwyraźniej złapał się na jej haczyk, był dość silny, ponieważ prawie wyrwał wędkę z rąk Alicji. Zrobiła kilka kroków w stronę wody, ale zdała sobie sprawę, że musi użyć więcej siły. W tym momencie z pomocą przyszedł jej Franciszek. On również chwycił wędkę i zaczął nawijać żyłkę. Alicja nagle krzyknęła, że chce to zrobić sama. Nad powierzchnią wody pojawił się duży rybi łeb. Ryba zaczęła wyginać się w lewo i prawo, próbując uwolnić się z haczyka i wrócić do swojego wodnego świata. Alicja piszczała i krzyczała, bojąc się, że ryba może ją zaatakować. Rozbawiło to resztę chłopców, którzy w tym samym momencie porzucili wędki, łapiąc się za brzuchy. Alicja przeskakiwała z nogi na nogę, próbując złapać rybę, która w tym samym czasie leżała na skałach. Dziewczyna zarzuciła wędkę, wyciągając ręce przed siebie. Złapała śliską rybę, a ta ponownie rzuciła się i upadła na ziemię. Akcja była całkiem zabawna i śmieszna, ale i tak należało jej pogratulować pierwszego połowu. Stopniowo Alicja i Franciszek zbliżyli się do siebie i po pewnym czasie postanowili się pobrać. Oboje chcieli stworzyć szczęśliwą rodzinę, w której panowałaby miłość i wzajemne zrozumienie. Udało im się to. Wkrótce na świat przyszła ich córka, Dagmara. Franciszek nadal rozwijał swój biznes w branży maszynowej, a Alicja, w poszukiwaniu siebie, zaczęła zbierać małe grupy ludzi, by wspólnie z nimi prowadzić różne szkolenia na łonie natury. Pewnego dnia wybrała się w góry z sześcioosobową ekipą. Tym razem Franciszek nie mógł z nią pojechać.
musiał wyjechać w podróż służbową do innego miasta. Alicja obiecała, że wróci pojutrze. Ekipa była dość stylowa. Każdy z nich wielokrotnie jeździł w góry. Wszyscy uwielbiali ten rodzaj aktywności. Kiedy się wspinasz, odrywasz myśli od rzeczy. Przyzwyczajasz się do bycia tu i teraz, w chwili obecnej. Pogoda była idealna, Alicja czuła się świetnie. Każdy z chłopaków podążał dokładnie za instruktorem. Ale po prawej stronie Alicję coś bardzo mocno przyciągnęło. Przesunęła się lekko w prawo, zbaczając z głównej ścieżki, którą podążali wszyscy uczestnicy wspinaczki. Alicja zdawała sobie sprawę, że łamie zasady, ale nie mogła przejść obok. Zaledwie kilka centymetrów od niej znajdowała się bowiem niesamowitej urody skała, która stanowiła jedność z tym ogromnym masywem górskim. I w tym momencie kobieta zapragnęła zabrać kamień ze sobą. Był niesamowicie piękny. Jego jasny i bardzo bogaty kolor granatu był kuszący i sprawiał, że chciała go zabrać ze sobą. Alicja spojrzała w górę. Drużyna wyprzedziła ją o jakieś 20 metrów. Chciała zrobić coś szybko i ich dogonić. Wyjęła nóż i wbiła jego czubek w szczelinę w skale, próbując podważyć jej kawałek. Skała natychmiast jej ustąpiła. Na twarzy Alicji pojawił się uśmiech. Już miała wyciągnąć rękę i schować go do kieszeni. Jednak jeden nieostrożny ruch i kamień odleciał na stópę poniżej. Kobieta schyliła się i wyciągnęła rękę przed siebie, by go dosięgnąć. Zabrakło jej dosłownie kilku centymetrów. Alicja starała się jak mogła. Sięgnęła po nią najmocniej jak potrafiła, ale wciąż nie mogła jej dosięgnąć. Wtedy zdecydowała, że nie zaszkodzi, jeśli na chwilę odczepi karabinek od liny asekuracyjnej. Odczepiła go i wyciągnęła rękę, lekko wyciągając odłamek kamienia, który świecił hipnotyzującym blaskiem granatu. Alicja przybliżyła go do siebie i dosłownie wpatrywała się w niego, całkowicie zanurzając się w jego pięknie. Ale w następnej sekundzie jej stopa się poślizgnęła. Alicja szybko zareagowała, by złapać się liny zabezpieczającej, ale nie zdążyła i poleciała w dół. Chłopaki, którzy byli znacznie wyżsi od niej, usłyszeli odległy krzyk. Przewodnik zdecydował się zejść z powrotem i z przerażeniem zdał sobie sprawę, że stracili jednego człowieka. Wspinaczka musiała zostać przerwana, a cały zespół udał się z powrotem na dół. Wezwano służby ratownicze, które wydobyły ciało Alicji. Niestety, nie miała już szans. Franciszek został wdowcem, samotnie wychowującym córkę. Franciszek bardzo ciężko przeżył stratę żony i obwiniał się o to, że nie zaopiekował się nią i nie był w odpowiednim miejscu u jej boku. Jakże często obwiniamy się za rzeczy, których nie mogliśmy zrobić i zmienić. Pewnego dnia Franciszek został ponownie dotknięty ogromną tęsknotą za wspomnieniami z poprzedniego życia. Wspominał swoją zmarłą żonę z wielką miłością i ciepłem i pragnął zobaczyć ją ponownie, choćby na chwilę. Zrozumiał, że musi być silny i wytrwały, że jego cierpienie nie ma sensu, bo niczego nie da się przywrócić. Alicji nie dało się uratować, ale nie było sposobu, by uwolnił się od bólu. W tym czasie był sam w domu. Dagmara była w przedszkolu. Franciszek wyszedł na balkon, który płynnie przechodził w ogród. Alicja uwielbiała kwiaty i za każdym razem szukała jakiejś nowej, niezwykłej odmiany. Mężczyzna usiadł na krześle i zakrył twarz dłonią. Chciał pozbyć się smutku i żalu, który nagle ogarnął go z wielką siłą. W tym samym momencie przyleciała do niego mucha. Była irytująca i za każdym razem, gdy na nim lądowała, próbowała go ugryźć. Franciszek odpędzał ją, ale ona raz po raz lądowała na jego nagiej skórze i gryzła go, przypominając mu, że oto jest. Ból, zawsze jestem z tobą, jestem tu, nie zapominaj o mnie. W końcu go rozzłościła. Franciszek, ogarnięty pewnego rodzaju rozpaczą, chwycił szalik Alicji, który czasami zawiązywała wokół głowy, aby chronić się przed słońcem. Wymachiwał nią dookoła, próbując odgonić irytującą muchę. Ale ona była szybsza od niego. Za każdym razem udawało jej się wrócić. W końcu Franciszek był wyczerpany i pomyślał, że mucha go pokonała. Uspokoił się i oparł na krześle, wieszając chusteczkę na kolanie prawej nogi. Wtedy znów się pojawiła. Siedząc na nodze obok chusteczki, znalazła się z powrotem na nagiej skórze Franciszka. Zaczęła go gryźć, a on patrzył na nią wyczerpany. W tym momencie znikąd pojawiła się Oesa. Celowo poleciała w stronę muchy i urządliła ją. Mucha bzyczała, próbując uciec, ale Oesa trzymała ją mocno w swoich szponach.
Franciszek nadal obserwował tę dziwną scenę, która pojawiła się znikąd. Widział, jak Oesa gwałtownie pracuje szczękami, pożerając muchę. Pożerając ją, jakby odbierała Franciszkowi ból. Zabiera ból. Zjeść ją. Nagle sen przemówił. Zjedz mój ból. Weź mój ból. Zjedz go. Mężczyzna powtórzył, wpatrując się uważnie w owady. Jego oczy płonęły, był przejęty intencją. Wyglądał teraz tylko na oszalałego, ale próbował i próbował wizualizować osę pozbywającą się gryzącej go muchy, faktycznie pozbywając się bólu. W tym samym momencie, gdy z muchy nie pozostało już nic, Franciszek poczuł nagłą ulgę, jakby osa rzeczywiście zjadła jego ból. Stopniowo mężczyzna przyzwyczaił się do faktu, że jego żona odeszła i zaczął więcej myśleć o swojej córce. Dał jej całą swoją miłość i troskę, starając się, aby zawsze czuła, że jest przy niej, że jest chroniona i otoczona miłością. Dagmara wyrosła na bardzo mądrą i inteligentną dziewczynę. Im była starsza, tym bardziej przypominała swoją matkę. Franciszek z całego serca pragnął, aby w jej życiu wszystko się ułożyło, aby wszystko się ułożyło. Pomimo tego, że stracił kogoś drogiego i bliskiego, znalazł w sobie siłę, aby dalej rozwijać swój biznes. Wydawało się, że trafił na żyłę złota, że pieniądze same go znajdują. To bardzo ucieszyło Franciszka. Ale im bardziej jego firma się rozwijała, tym bardziej czuł, że musi być ostrożny. W końcu nikt nie odwołał konkurencji. A Franciszek wiedział, że bez odpowiedniej polityki wobec konkurencji trudno będzie osiągnąć taki sukces. Rzecz w tym, że ten biznes też miał swoją sezonowość. Na przykład latem maszyny były znacznie tańsze niż zimą. Trzeba było też jako pierwszy podpisać kontrakt z dostawcą, który pozwoliłby na zakup maszyn nowej generacji, które mają większą moc, zużywają mniej energii, a jednocześnie wydobywają więcej bitcoinów. Franciszek starał się być pierwszy, więc regularnie sondował grunt w tej sprawie. Zawsze spotykał się ze swoim partnerem na czas, aby kupić większość nowych maszyn. A kilka dni temu po raz kolejny wyprzedził konkurencję, zgarniając całą śmietankę. Był czas, kiedy Franciszka można było nazwać szczęśliwym. Pomimo wszystkich zawirowań w jego życiu, wciąż robił postępy i zdawał sobie sprawę, że idzie w dobrym kierunku. Ale dzisiaj było inaczej. Ostatniego dnia zaparkował samochód pod szpitalem i udał się na oddział, gdzie leżała jego córka. Po jednym niezrozumiałym i strasznym incydencie jej zdrowie słabło z każdym dniem. A powodem było to, że pewnego dnia Franciszek jak zawsze pojechał odebrać córkę ze szkoły. Nigdy nie czekał, aż pojawi się w drzwiach. Zwykle około pierwszej wychodziła ze szkoły i kierowała się do jego samochodu. Franciszek spotykał ją, przytulał, całował w policzek. Potem szli razem do kawiarni, gdzie Dagmara mogła zamówić sobie coś smacznego. Jeśli mieli ochotę, szli na spacer do parku lub nad jezioro, gdzie często można było spotkać rodzinę kaczątek, które tak ciekawie i zabawnie krążyły po wodzie. Ale ten dzień był inny. Franciszek, nie czekając na Dagmarę, wysiadł z samochodu i poszedł do szkoły. Sprawdził numer sali, w której odbywały się ostatnie zajęcia. Kiedy jednak tam dotarł, żadnego z dzieci już tam nie było. Poszukał więc wychowawczyni Dagmary i zapytał, gdzie mogła pójść jego córka. Spojrzała na ojca zdziwionym wzrokiem i powiedziała mu, że wszyscy uczniowie już dawno poszli do domu, a Dagmara jest wśród nich. Sama widziała ją i jej koleżankę wychodzące przez drzwi. W tym czasie Katarzyna poszła na pocztę odebrać paczkę i widziała Dagmarę z dziewczyną za rogiem. Słysząc to, Franciszek poważnie zastanawiał się, gdzie mogła pójść jego córka. A potem nie wróciła do szkoły? Zapytał wychowawczynię. Kobieta powiedziała, że nigdy więcej ich nie widziała. Co się stało? Zapytała. Dagmary nie ma w domu, a ja jej nie odebrałem, chociaż robię to codziennie. Wyjaśnił jej Franciszek. Ojciec wyszedł na zewnątrz z poważną miną. Przebiegł wszystkie okoliczne osiedla, szukając jej na pobliskich ulicach. Ale ani tu, ani tam nigdzie jej nie było. Franciszek wsiadł do samochodu i ruszył w stronę parku, gdzie kiedyś spacerowali. Ominął wszystkie ławki, przebiegł wzdłuż brzegu jeziora, ale ani Dagmary, ani innych uczniów nie było tu widać. Franciszek bez wątpienia zorientował się, że coś jest nie tak. Natychmiast skontaktował się z policją, która rozpoczęła poszukiwania. Późnym wieczorem odebrał telefon. Nieznany męski głos kazał mu nauczyć się dzielić. W przeciwnym razie będzie musiał rozstać się z ukochaną córką. Franciszek nie do końca zrozumiał, o co mu chodzi
i zapytał ponownie. Ale głos mężczyzny powiedział mu, że jeśli jeszcze raz ich skrzyżuje, wabiąc dostawców na swoją stronę, to bardzo tego pożałuje. Gdzie jest moja córka? Franciszek zdołał go zapytać i głos podał mu współrzędne. Ojciec musiał się mocno postarać, zanim zorientował się, co to za miejsce. Franciszek nie chciał tracić ani minuty, więc wyruszył sam na poszukiwanie córki. Współrzędne podane przez nieznaną osobę zaprowadziły go do lasu. Wokół było ciemno jak w smole. Franciszek długo wołał i krzyczał imię Dagmary, aż w końcu ją odnalazł. Znalazł Dagmarę przywiązaną do drzewa. Na głowie miała płócienny worek, a ręce i nogi miała związane. Franciszek bardzo się przestraszył, gdy zobaczył, że jego córka jest nieprzytomna. Wziął ją na ręce i pobiegł do samochodu. Nie tracąc ani chwili, otworzył drzwi budynku i krzyknął o pomoc. Franciszek był w szoku, z przerażeniem zdając sobie sprawę, że może stracić własną krew. Wybiegła mu na spotkanie pielęgniarka, która następnie wezwała lekarza. Dagmarę natychmiast hospitalizowano. Franciszek próbował się uspokoić, ale strach i obawa ogarnęły go, a z oczu popłynęły łzy. Troskliwa pielęgniarka nalegała, by wziął środek uspokajający. Ojciec chodził po korytarzu z boku na bok, zagryzając pięść prawej ręki. Po chwili jednak wyszedł lekarz i poinformował go, że stan Dagmary ustabilizował się, ale nadal jest poważny. Co mam robić? Zapytał pośpiesznie ojciec dziewczynki. Robimy wszystko, aby jej stan się poprawił, ale to wymaga czasu. Zdajesz sobie sprawę, że substancja, która została wstrzyknięta do krwi Dagmary, jest dość agresywna, a jej skutki mogą być nieodwracalne. Musimy być przygotowani na wszystko. Ponownie, z naszej strony robimy wszystko, co możliwe. Lekarz powiedział mu. O mój Boże, powiedział Franciszek. Proszę, zróbcie wszystko, co w waszej mocy. Błagam, ratujcie moją córkę, a ja zapłacę wszystko. Powiedział ojciec, ponownie ocierając łzy z twarzy. Zdaję sobie sprawę, że moje słowa są dość banalne, ale mimo wszystko poproszę, abyś wziął się w garść i uspokoił. To bardzo ważne, żebyś była teraz stabilna emocjonalnie, bo twoja pomoc może być potrzebna. Od tego dnia Dagmara była na kroplówce wentylującej płuca. Jego słodkie dziecko o ślicznych białych włosach i spokojnych szarych oczach było teraz gdzieś daleko od własnego ciała i prawdopodobnie go nie słyszało. Każdego dnia lekarze podawali jej niezbędne substancje, aby całkowicie usunąć truciznę z jej krwi. Franciszek od tygodnia codziennie odwiedzał Dagmarę w szpitalu i za każdym razem widział ten sam obraz. Jej stan się nie poprawiał. Okazało się, że wszystko, co robili lekarze, było bezcelowe i nie było żadnej poprawy. Franciszek wciąż miał nadzieję na wyzdrowienie córki, choć z dnia na dzień było jej coraz mniej. A teraz, gdy zbliżał się do ganku kliniki, zobaczył po swojej prawej stronie cygankę. Była to starsza kobieta. Siedziała na drewnianej desce i trzymała w rękach talerz. Wyglądało na to, że je teraz obiad. Ubrana była w długą czarną spódnicę i równie czarny żakiet, spod którego widoczna była bordowa bluzka. Jej ubranie było dość obszerne. Siedząc na barze, rozłożyła nogi DLA stabilności. Jej czarne włosy z siwymi pasmami były zebrane w dużego boba, na którym zawiązała czarny szal, który dodawał objętości i uroku jej wizerunkowi. Jadła spokojnie i nie zwracała uwagi na przechodniów. Nie wstydziła się siebie i zachowywała się tak, jak naprawdę wyglądała. Jej twarz, pokryta rzadkimi zmarszczkami, budziła respekt. Zastanawiano się, jaka była ta staruszka w młodości i co ją tu sprowadziło. W końcu, pomimo faktu, że jadła teraz lunch siedząc na barze na ulicy, podczas gdy przechodnie spacerowali wokół. Miała własne doświadczenia życiowe. Patrzyła na świat przez własny pryzmat. Franciszek chciał ją wesprzeć. Przechodząc obok, wrzucił banknot 100-złotowy do małej skrzyneczki, która stała obok niej. Spojrzała na niego uważnie. Jej czarne oczy były bardzo wyraziste. Starannie podkreślone ołówkiem zdawały się widzieć na wylot. Gdy już miał ruszyć dalej, zobaczył znak. Wróżenie za pieniądze. Ale Franciszek nie wierzył w te bzdury. Teraz, gdy chodziło o życie jego córki, nie chodziło o wróżby. Bez słowa ruszył w stronę schodów, ale w tym samym momencie cyganka złapała go za ramię. Jesteś dobrym człowiekiem, hojnym. Masz dobre serce i otwartą duszę. Ale pańskiej córce zostały tylko 3 dni życia. Powiedziała, czym przeraziła Franciszka,
A skąd takie stwierdzenie? Zapytał z poważniejszą miną. Wróżka dokończyła zupę i odstawiła pusty talerz na bok. Zaczęła swoją opowieść od tego, że jej wnuki również są chore i przebywają w szpitalu. Czy to ma coś wspólnego z moją córką? Zapytał Franciszek. Po części tak. Powiedziała, po czym zaczęła opowiadać, co przyczyniło się do tego, że jej wnuki, mały Patryk i Stanisława, znaleźli się w szpitalu. Co im się stało? Zadał pytanie. Ci moi mali chłopcy nigdy nie siedzą spokojnie. Jak wszystkie małe dzieci włóczyły się po podwórkach, bawiły, wygłupiały, prosiły gdzieś o jałmużnę, a czasem po prostu żartowały z przechodniów. Szczególnie lubił to robić Patryk, który zawsze miał przy sobie bomby. Zręcznym ruchem zapałki odpalał ją za pierwszym razem i rzucał na drogę. Potem wszyscy z niecierpliwością czekali, aż lufa wybuchnie i wystraszy wszystkich na śmierć. Stanisława zawsze była przeciwna tego typu rozrywkom, ale nie potrafiła zmienić zdania brata. Co więcej, miał on zawsze dużą grupę wsparcia w postaci innych chłopców. Pewnego dnia wybrali się na budowę. Cyganie nie mają w zwyczaju trzymać dzieci w domu. One, tak jak dorośli, zarabiają pieniądze. Jak mogą? Jedzą to, co zsyła Bóg lub to, co znajdą. I pewnego dnia dowiedzieli się, że na budowie są robotnicy, którzy przynoszą ze sobą jedzenie. Dla dzieci kradzież lub podkradanie czegoś było szczególnie zabawnym zajęciem. Podekscytowanie i radość przepełniały je, gdy udało im się zdobyć coś interesującego, pozostając niewykrytymi. Place budowy były najdogodniejszym miejscem DLA takich przypadków. Budynek był duży, z wieloma różnymi zakamarkami, w których można było się ukryć. Stosy materiałów budowlanych, puste okna i szerokie korytarze ze schodami, po których można było się wspiąć i być tam, podczas gdy inni nic nie widzieli. Ciekawość była szczególną cechą wszystkich dzieci ulicy, w tym dzieci romskich. Patryk był głównym inicjatorem wśród grupy dzieci. A Stanisława, jego siostra, zawsze wspierała brata i wszędzie za nim podążała. I tak, zwiedzając kolejny budynek i starając się nie rzucać w oczy robotnikom, dzieci natrafiły na magazyn. Był mały i nie było w nim światła, ale to nic nie znaczyło w porównaniu z tym, co tu zastały. Tutaj, w ciemnym pomieszczeniu, znajdowało się kilka pudeł z ogromną ilością jedzenia, a także różne puszki z mięsem i rybami. Były też sałatki w puszkach, lecho, pomidory i ogórki. Stanisława odwróciła się i otworzyła kolejne pudełko, w którym znajdowała się niesamowita ilość czekoladek. Wow! Wykrzyknęła. Patryk i reszta chłopców wpatrywali się w to samo pudełko, po czym zaczęli łapczywie napełniać kieszenie słodyczami. Jeden z nich znalazł torebkę wiszącą na gwoździu. Zaglądając do niej, znaleźli pomarańcze i banany. Patryk również włożył rękę do środka i natychmiast wyciągnął banana. Obierając go ze skórki, ugryzł połowę, a drugą dał siostrze. Owoc był niesamowicie smaczny. Dzieci zdecydowały, że tak dobrej rzeczy nie można tu zostawić. Niemożliwe było zabranie wszystkiego ze sobą, więc postanowiły wrócić tu ponownie. Teraz jednak, wychodząc, zabrały po jednym słoiku. Patryk wziął dwie puszki gulaszu i konserwy rybne. Stanisława oprócz słodyczy wzięła mleko skondensowane. Reszta kolegów również wzięła warzywa w puszkach. Zadowoleni z siebie i szczęśliwi ze znaleziska, skierowali się do wyjścia. Zachowywały czujność, rozglądając się, czy nikt ich nie widzi. Kiedy jednak znaleźli się w przestronnym korytarzu, a do drzwi wejściowych było około 30 metrów, natknęli się na dwóch mężczyzn w niebieskich kombinezonach. Byli to robotnicy. Na korytarzu stała ogromna beczka z benzyną. Teraz stali w jej pobliżu. Jeden z robotników trzymał w rękach mały wąż, którego jeden koniec był włożony do beczki, a drugi do małego kanistra. Najprawdopodobniej przyszli tu po benzynę potrzebną do uruchomienia maszyn. Rozmawiali o czymś między sobą i żartowali. Patryk dał znak kolegom, żeby byli cicho. Zamierzali poczekać, aż wyjdą, zanim skierują się do wyjścia. Gdy robotnicy napełnili kanister, jeden z nich zakręcił pokrywę, po czym obaj ruszyli w stronę drzwi. Nagle Stanisława zauważyła, że z kanistra cieniutko ścieka benzyna, zostawiając za sobą grubą smugę paliwa. Popchnęła Patryka w ramię i kiwnęła pod brudkiem w tamtym kierunku. Dzieci spojrzały po sobie i zachichotały. W tym samym czasie robotnicy usłyszeli dziwny śmiech, a kiedy się odwrócili, nikogo nie zobaczyli. Za to ich wzrok padł na betonową podłogę, pokrytą kurzem, za którym ciągnęła się tłusta smuga.
Co to do cholery jest? Zapytał jeden z nich. Cholera, kanister przecieka, powiedział drugi. Jest jeszcze jeden? Musimy go napełnić, bo zanim dojedziemy na miejsce, cała benzyna się skończy. Powiedział pracownik, po czym wrócił do beczki, w pobliżu której znajdowało się jeszcze kilka kanistrów. W tym czasie dzieci chciały się stąd wydostać, aby móc wrócić po kolejną porcję smakołyków. W międzyczasie robotnicy wrócili do beczki i zaczęli przelewać benzynę z jednego kanistra do drugiego. Znowu o czymś rozmawiali. Czas zdawał się dłużyć. Jedno z dzieci chciało iść do wyjścia, ale Patryk go powstrzymał. Stanisława uciszyła oboje, by zapanowała cisza. Robotnicy napełnili więc nowy kanister benzyny i ruszyli do drzwi. Nie zdążyli jeszcze wyjść, gdy jedno z dzieci ruszyło za nimi. Patryk i Stanisława próbowali go zatrzymać, ale on nie chciał tu dłużej zostać. Nie mógł się doczekać, aż opuści to miejsce. Znowu rozległ się hałas, który sprawił, że robotnicy się odwrócili. Tym razem był to ptak, który przypadkowo wleciał przez okno. Zaczął latać w te i z powrotem, nie zdając sobie sprawy, gdzie jest wyjście. Chociaż wszędzie były puste miejsca na przyszłe okna i drzwi. Wleciał pod sufit i uderzał o niego skrzydłami. Kiedy robotnicy się odwrócili, nie byli już zainteresowani ptakiem. Pięcioro dzieci stało przed nimi z zapasami w rękach. Mężczyzna w niebieskim kombinezonie kazał dzieciom oddać jedzenie. Ale dzieci nie miały zamiaru tego zrobić, ponieważ je znalazły i teraz nie chciały się z nimi rozstać. Co powiedziałem? Oddaj to! Powtórzył robotnik. Masz tam jeszcze mnóstwo konserw. Patryk powiedział. Nie są twoje, odłóż je! Powtórzył mężczyzna w kombinezonie. Rozkazał jednemu z dzieci i pospiesznie się oddalił. Mężczyźni w kombinezonach natychmiast zareagowali i pobiegli za chłopcem. Pozostali, przestraszeni, zaczęli ratować kolegę, rzucając w robotników kilkoma puszkami. Rozpoczął się prawdziwy wyścig, niczym pościg samochodowy. W końcu dzieciaki znalazły się na linii mety do wyjścia. I w tym momencie Patrykowi udało się odpalić bombę i rzucić ją w stronę robotników. Chwilę później wybuchła. Po tym natychmiast wybuchły płomienie, które w ciągu kilku sekund dotarły do głównego źródła benzyny. Nastąpiła ogłuszająca eksplozja. Patryk i Stanisława, ponieważ byli ostatni, nie zdążyli zejść po schodach, tak jak ich koledzy. Fala uderzeniowa wyrzuciła ich do przodu i spadli z wysokości 4 metrów. Na przeszkodzie stanęła drabina, która poraniła im nogi. Natychmiast reszta załogi przybiegła na hałas. Widząc ogień i ranne dzieci, wezwali straż pożarną i karetkę pogotowia. Małym złodziejaszkom udało się uciec, ale Patryk i Stanisława trafili do szpitala. Przybyła na miejsce straż pożarna, wystrzeliła gęsty strumień piany w płomienie i szybko pokonała pożar. Na szczęście żaden z pracowników nie odniósł obrażeń. Fala uderzeniowa wyrzuciła ich za worki z cementem, co uchroniło ich przed ogromnym pożarem. Teraz brat i siostra byli w szpitalu ze złamaniami, poparzeniami i obrażeniami. Jakby brali udział w prawdziwej bitwie. Cyganka przychodziła tu codziennie, by odwiedzić wnuki i sprawdzić, co u nich. Przez 10 dni kobieta przychodziła do szpitala i przynosiła dzieciom jedzenie. Potem siadała na drewnianej belce przy wejściu i błagała o jałmużnę. Martwiła się o swoje wnuki i modliła się do swoich bogów, aby szybko wyzdrowiały i aby wszystko w nich wyzdrowiało. Przychodzę tu codziennie wcześnie rano. Można powiedzieć, że jestem tu już stałym bywalcem. Zaśmiała się. Franciszek zobaczył, że ma kilka złotych zębów, które wstawiono jej w miejsce własnych. Teraz, gdy miała uśmiech na twarzy, wyglądała zupełnie inaczej. Franciszek widział jej dobroć i całkowitą akceptację wszystkiego, co wydarzyło się w jej życiu. Pamiętam dzień, w którym pani córka została przywieziona do szpitala. Może mnie nie zauważyłaś? W ogóle się tym nie przejęłaś. Nie widziałeś nikogo wokół siebie. To zrozumiałe, patrzeć na nieprzytomną własną córkę. Powiedziała. Wtedy pomyślałam, że z jakiegoś powodu Bóg splata losy bogatych i biednych. Powiedziała, po czym opuściła wzrok na podłogę i zamilkła. Więc co chciałaś mi powiedzieć? Przypomniał jej Franciszek. Pewnego dnia, gdy cyganka po raz kolejny przyszła odwiedzić swoje dzieci, jak zawsze weszła do ich pokoju i wyjęła z torby przygotowane jedzenie. Patryk i Stanisława bardzo ucieszyli się na widok babci. Zapytali ją, jak długo tu zostaną. Jak długo? Jak tylko wszystko się zagoi, wypuszczą was do domu, powiedziała. Chcemy już wracać do domu. Dzieci krzyczały.
Cóż, nie wiecie, czego chcecie. Babcia odpowiedziała im. Chcieliście też wspinać się na place budowy. Tak właśnie się stało. Jak tylko lekarz powie, że możecie zostać wypisani, natychmiast pójdziecie do domu. Dzieci musiały pogodzić się ze słowami ukochanej babci. W międzyczasie opowiedziała im o tym, co wydarzyło się w ich taborze. Następnie wyciągnęła paczkę kart i pokazała im inny sposób wróżenia. Dzieci chętnie i z wielkim zainteresowaniem przyglądały się jej dłoniom i jak zwykle śmiały się i żartowały. Po chwili jednak wróżka musiała udać się na swój posterunek, by wieczorem znów zebrać trochę pieniędzy. Przed wyjściem na zewnątrz cyganka poszła do toalety. Nagle usłyszała dziwną rozmowę dwóch kobiet. Ponieważ rozmawiały ze sobą, Romka zorientowała się, że były to pielęgniarki. Używały terminów medycznych i nazw leków, których przeciętny człowiek ledwo by zapamiętał. Będziemy pracować z tobą po kolei, szepnęła jedna z nich. Ty przyjdziesz na oddział teraz, ja przyjdę następnego dnia. Codziennie będziemy się tu spotykać, żebym mógł podać ci leki. Dokonamy czynu i dostaniemy nasze pieniądze. Porozmawiaj ze mną. Kim jest osoba, która to wszystko robi? Dlaczego miałby to robić? Zapytał jej partner. Cyganka nie mogła wyjść z toalety, nie usłyszawszy, o czym rozmawiają. Po pierwsze, była ciekawa. Po drugie, mogłaby być postrzegana jako osoba postronna i Bóg wie, co by jej zrobili. Musiała więc zostać w toalecie i słuchać, co mówią. Pamiętasz ojca dziewczyny, który przyniósł ją na rękach? Zapytała. Odpowiedziała, że pamięta solidnego mężczyznę w ciemnoniebieskiej marynarce. Widać było, że był bogaty i ładnie pachniał. Tego dnia nie był sobą. Łzy spływały mu po policzkach i próbował się uspokoić. I właśnie ta pielęgniarka przyniosła mu środek uspokajający. Teraz ten mężczyzna, z którym się spotykam, jest jego największym rywalem. Poprosił mnie, żebym pozbyła się jego córki, żeby oszalał z żalu. Dlaczego? Pielęgniarka zapytała z przerażeniem. Cicho! Krzyknął na nią inny. Jest bogaty, bardzo bogaty. I ma pieniądze, bo nie gra fair. Wykupuje wszystkich dostawców z wyprzedzeniem, a potem osiąga ogromne zyski. A Iwan zostaje z niczym. Facet próbuje, walczy. Wydaje się, że znalazł dochodowy biznes. Ale nie znalazł. Ten Franciszek, jak mu tam. On wycina konkurencję, tłumaczyła. Szkoda tej dziewczyny. Pielęgniarka powiedziała. Użalaj się nad sobą. Wyobraź sobie, ile pieniędzy ty i ja zarobimy, kiedy nam się uda. Mogłabyś pojechać nad morze. Marzyłaś o tym od tak dawna. Zachęciła ją. Wystarczy tego gadania. Ściany mają uszy wszędzie. Szepnęła do niej, po czym obie wyszły na korytarz. Tak powiedział jej cygan Franciszek. I rzeczywiście była to prawda. Główni konkurenci chcieli wybić Franciszka z rytmu, by ten stracił serce. A wtedy mogliby odkupić od niego firmę za bezcen, eliminując głównego gracza na tym rynku. Franciszek nie mógł uwierzyć w to, co właśnie usłyszał. Sam nie przypominał sobie, by tego dnia w jego otoczeniu była jakakolwiek cyganka. Jej słowa były jednak warte przemyślenia. Nie było sensu, żeby mówiła mu coś takiego, skoro i tak dał jej sporą sumę pieniędzy bez żadnego pytania. Ale ponieważ stał teraz w obliczu pytania między życiem a śmiercią swojej córki, był gotów uwierzyć we wszystko. Jeśli mi nie wierzysz, umieść ukrytą kamerę w pokoju, a sam się przekonasz. Jesteś bogatym człowiekiem, masz wystarczająco dużo pieniędzy. Pamiętaj, że za 3 dni twoja córka odejdzie. Będziesz tego bardzo żałował. Zapamiętaj moje słowa. Powiedziała, po czym równie spokojnie jak wcześniej opuściła wzrok na podłogę. Obok nich przechodziła kobieta. Poszukała w kieszeni drobnych i wrzuciła je cygance do pudełka. Kobieta podziękowała jej i życzyła zdrowia. Franciszek, wciąż zamyślony, powoli zaczął wchodzić po schodach. Przeszedł przez korytarz i wszedł do pokoju córki. Wciąż była nieprzytomna i nie otwierała oczu. Franciszek usiadł obok niej na krześle i ujął jej dłoń w swoją. Jego dziewczynka, jego małe dziecko, było teraz takie blade i bez życia. Była na skraju śmierci, a on nie mógł nic zrobić. Dlaczego Bóg każe nam patrzeć, jak umierają nasi bliscy? Moja córko, moja miłości. Ojciec powiedział, wyzdrowiejesz, wyzdrowiejesz, zobaczysz. W tym czasie do sali weszła pielęgniarka. Gdy zobaczyła Franciszka, przestraszyła się i pospiesznie włożyła ręce do kieszeni. Franciszek zauważył to, ale nic jej nie powiedział. Czy może mi pani powiedzieć, jakie leki podaje pani teraz mojej córce? Zapytał.
Ona, odwracając wzrok, zaczęła szczegółowo opowiadać ojcu dziewczynki o terapii przepisanej przez lekarza. Powiedziała mu coś o nieuleczalnej chorobie, która postępuje i nie daje odporu układowi odpornościowemu. Jak nazywał się ten lek? Powtórzył Franciszek. I wtedy pielęgniarka z bezwładu wyjęła z kieszeni rękę, a w niej strzykawkę wypełnioną jakąś substancją. Czy to jest to? Ojciec wpatrywał się w jej dłoń, po czym podniósł wzrok i spojrzał jej prosto w oczy. Było oczywiste, że ją zaskoczył. O nie, to ja zapomniałam wyrzucić pustą strzykawkę. Zaczęła mówić, rozglądając się za koszem. Już wychodzę, pozwól mi ją wyrzucić, zaproponował Franciszek. Nie, sama to zrobię. Dlaczego miałabyś to zrobić? Odpowiedziała pielęgniarka. Zobaczyła wyciągniętą rękę Franciszka i bez słowa odwróciła się i wyszła z pokoju. Franciszek był teraz jeszcze bardziej przekonany, że naprawdę powinien zainstalować ukrytą kamerę. Wyszedł za pielęgniarką na korytarz i skierował się do wyjścia. Przed nim stała ta sama pielęgniarka, jakby wyczuła, że jest śledzona. Odwróciła się i upewniła się co do tego. Przyspieszyła kroku i weszła do najbliższego otwartego gabinetu. Franciszek bardzo szybko skontaktował się ze swoim znajomym, który był prawdziwym profesjonalistą w tego typu sprzęcie. Skonsultował z nim, jaką kamerę najlepiej wziąć i jak ją ustawić. Mężczyzna chętnie i szczegółowo opowiedział mu, jak najlepiej to zrobić. Tego samego dnia ojciec dziewczynki wrócił na oddział i zainstalował kamerę tuż przy wejściu. Z tej pozycji cały pokój był całkowicie widoczny. Franciszek strasznie się denerwował, bo jego córka mogła umrzeć w każdej chwili. Potrzebował faktów, dowodów, aby złapać wszystkich przestępców i od razu wsadzić ich do więzienia, jeśli to, co powiedział wróżbita, było prawdą. Gdy Franciszek miał już wychodzić, do pokoju wszedł lekarz prowadzący. Co ty tu robisz? Godziny przyjęć już dawno minęły. Odpowiedział. Tak, wiem. Po prostu martwię się o córkę, bo jej stan się nie poprawia. Nadal nie znaleźliście przyczyny tego wszystkiego? Zapytał głównego lekarza. Robimy wszystko, co w naszej mocy. I jak pan widzi, oddział jest pod stałą obserwacją. Franciszek zgodził się z nim i skinął głową. Ojciec dziewczyny zaczynał podejrzewać wszystkich dookoła. Przyglądając się mężczyźnie w białym kitlu, który tak spokojnie i rozsądnie opowiadał mu o stanie córki, Franciszek nagle wpadł w szaleńczą złość. Złapał ordynatora za kołnierz i zaczął nim potrząsać. Co pan robi mojej córce? Chce ją pan zabić? Jakie leki jej podajecie? Franciszek zażądał natychmiastowej odpowiedzi. Straż! Krzyknął główny lekarz, próbując uwolnić się z ciasnego uścisku zrozpaczonego ojca. Franciszek naprawdę stracił panowanie nad sobą. Był gotów zabić każdego, by ratować córkę. Główny lekarz dyszał, a Franciszek oddychał ciężko razem z nim. Straż! Lekarz ponownie sapnął. Do pokoju wbiegły pielęgniarki, a za nimi wysoki mężczyzna w mundurze. Odciągnął Franciszka, nie był sobą, ale teraz zdał sobie sprawę, że popełnił błąd, prawie się oddając. Pielęgniarki spojrzały na siebie. Gdy w sali nie było już nikogo, jedna z nich ponownie wyjęła strzykawkę i wstrzyknęła lek do kroplówki. Wychodząc, ponownie spotkała Franciszka. Spojrzała na mężczyznę, który stał pod ścianą z palcami prawej dłoni na grzbiecie nosa. Był przystojny. Jego ciało i ruchy przyciągały wzrok. Nie martw się, twojej córce nic nie będzie. Powiedziała cichym głosem. Franciszek miał dość bycia niezrozumianym. Spojrzał na pielęgniarkę. Przed nim stała niska dziewczyna ubrana na biało z czepkiem na głowie. Jej brązowe włosy, splecione w ciasny warkocz, były starannie ułożone. Jej jasnobrązowe oczy, bliższe bursztynowym, patrzyły na niego osobliwym spojrzeniem. Opuścił wzrok i zobaczył plakietkę z imieniem Janina. Janina, zostaw mnie w spokoju. Lepiej uratuj moją córkę. Powiedział do niej i ruszył korytarzem w stronę wyjścia. Kolejne godziny oczekiwania na pierwsze zdjęcia z kamery przeciągały się w nieskończoność. Franciszek przez cały ten czas nie miał czasu dla siebie. Nie mógł jeść ani pić. Wszystko przewracało się z boku na bok. Aż następnego dnia pojawiły się pierwsze ujęcia. Franciszek natychmiast włączył wideo. Pokazywało to, co działo się w tej chwili. Do sali, w której leżała Dagmara, weszła pielęgniarka. Nie ta, z którą Franciszek rozmawiał wczoraj, ale inna. Wyjęła coś z kieszeni. Była to strzykawka. Zrobiła dziewczynie zastrzyk.
Franciszek dostał gęsiej skórki na widok tego, co zobaczył, a potem zrobił się mokry. Wstał z kanapy. Chciał iść na policję i wszystko opowiedzieć, ale wtedy zobaczył, że do pokoju wszedł ordynator. Zbadał Dagmarę, po czym zapytał, czy wszystko idzie zgodnie z planem. Odpowiedziała, że nie dzisiaj, ale jutro wszystko się wydarzy i dziewczyna pójdzie na zawsze do nieba. Pielęgniarka czekała na niego przy drzwiach, po czym przyszedł i przytulił ją. Przycisnął pielęgniarkę do ściany i pocałowali się. Tego, co przeżywał teraz Franciszek, nie dało się opisać słowami. Wiedząc, że jego córce grozi śmierć, musiał poczekać z dostarczeniem dowodów na policję. Zabierając ze sobą telefon, wyszedł z domu. Franciszek poszedł na policję. To powinno być już załatwione i zatrzymane. Tymczasem pielęgniarka i ordynator zaszyli się w jego gabinecie. Eleonoro, jesteś cudowną kobietą. Mówiłem ci! Zapytał mężczyzna w białym fartuchu, który był ordynatorem szpitala. Do dzisiaj nigdy nie słyszałem od ciebie tak miłych komplementów. Odpowiedziała mu Eleonora. Podeszła do jego biurka i usiadła na krawędzi, odsłaniając przed Henrykiem swoje piękne uda, które były widoczne spod krótkiej sukienki. Położył dłoń na jej udzie i pogłaskał ją. Siostra, która miała na imię Eleonora, wydawała się być dość skomplikowaną kobietą. Oprócz atrakcyjności i urody, miała wyrachowany umysł, kalkulujący jej ruchy na kilka kroków do przodu. Wiedziała, że za wszelką cenę musi dobrze ułożyć sobie życie. Miłość nie była dla niej najważniejsza. Najważniejsze było to, jak uzyskać stabilność i dobrą poduszkę finansową. Pewnego dnia poznała Iwana, młodego chłopaka, z którym wiązała wiele nadziei i obietnic. Eleonora widziała w nim obiecującego mężczyznę, z którym mogłaby wzbogacić się finansowo. Iwan dopiero zaczynał, organizując biznes na maszynach. Sprawy nie szły tak dobrze, jak się spodziewał. Nie było łatwo wypchnąć głównego gracza. Iwan nie chciał czekać, wolał działać teraz. Jego rozwój bardzo utrudniał Franciszek, który był w branży od kilku lat. Znał wszystkie właściwe sztuczki i obejścia, aby osiągać większe zyski. Iwanowi bardzo się to nie podobało, ale ponieważ poznał już Eleonorę, powiedział jej o tym. Pomysł przyszedł, gdy zdała sobie sprawę, ile pieniędzy można na tym zarobić i zasugerowała swojemu kochankowi dobry i wykonalny plan. Powiedziała, że można zorganizować porwanie dziewczyny i tak podkręcić sytuację, by trafiła do szpitala. Iwan początkowo miał wątpliwości, ale Eleonora zdołała go przekonać, że dzięki tej metodzie nikt niczego się nie domyśli. Mężczyzna, który nie był przyzwyczajony do czekania, postanowił zaryzykować. Wciąż jednak miał pewne wątpliwości. Dlatego w poniedziałek, gdy dowiedział się, że Franciszek kupił już wszystkie nowe maszyny, postanowił dłużej nie czekać. Był na niego wściekły i to dało mu impuls do działania. We wtorek, gdy Franciszek jak zawsze musiał odebrać córkę ze szkoły, przed placem szkolnym zaparkował czarny samochód. Ci faceci już dawno założyli inwigilację na rodzinę Franciszka, więc doskonale wiedzieli, jak wygląda jego córka. Tego dnia Dagmara chciała pokazać koleżance jezioro, nad które często chodziła z ojcem karmić kaczuszki. Iwanowi było to na rękę. Gdy dziewczyny weszły do parku, odpalił samochód i powoli ruszył za nimi. Nie trzeba było jednak długo czekać, by kogoś tam przekonać. Działając bardzo szybko, Iwan wrzucił dziewczynę do samochodu i wcisnął gaz. Następnie zadzwonił do Eleonory, by upewnić się, że czeka na niego w wyznaczonym miejscu. Była w lesie, który rósł najbliżej szpitala, w którym pracowała. Wiedziała, że gdy Franciszek zastanie jej córkę w tak strasznym stanie, będzie bardzo przerażona i popędzi na najbliższy oddział. Tego dnia Dagmarze wstrzyknięto silne środki nasenne, a następnie DLA jeszcze bardziej makabrycznego obrazu związano jej ręce i nogi. Eleonora miała rację, jej plan zadziałał. W tym samym czasie pielęgniarka zaczęła zwracać na siebie uwagę ordynatora szpitala. Eleonora wiedziała, że zawsze powinna mieć przy sobie wsparcie. Nie chciała przegapić okazji. Pewnego dnia wygadała się, że zamierza zabić dziewczynę. Stało się to, gdy Eleonora i Henryk byli sami w jego domku letniskowym. Sam Henryk był żonaty i nigdy nie opuściłby swojej żony. Razem leżeli w altanie na miękkich sofach i popijali żyłkę. Eleonora lubiła przebywać w pięknym otoczeniu. Poza tym kontakty towarzyskie z Henrykiem mogły dać jej szansę na rozwój kariery i na przykład zostać ordynatorem szpitala. Starała się zadowolić Henryka w każdy możliwy sposób, aby częściej chciał przebywać z nią sam na sam.
Ich spotkania zawsze były pełne namiętności i emocji. Teraz, gdy Eleonora zafundowała Henrykowi niezapomnianą eksplozję i lot wrażeń, zapytała go, jak zdobyć klucz do szafki, w której trzymane były lekarstwa. Po co ci to? Zapytał ją Henryk. Eleonora próbowała się wywinąć, ale on czytał w jej myślach. Co ty kombinujesz? Zamierzasz kogoś zabić? Powiedział, po czym przyciągnął Eleonorę do siebie i przygryzł jej wargi. Kobieta nagle wpatrywała się w niego i nie wiedziała, co powiedzieć. Wtedy Henryk uniósł się na łokciach, spojrzał na nią pytająco i zapytał: Mówisz poważnie? Co ty wyprawiasz? Zażądał wyjaśnień. Eleonora zdała sobie sprawę, że straciła czujność i teraz musi mu wszystko powiedzieć. Henryk zażądał od pielęgniarki pełnych wyjaśnień, a gdy je otrzymał, powiedział, że chce też nagrody. Oczy Eleonory zamigotały, ale nie miała dokąd pójść i zgodziła się. Martwiło ją to, że 3 osoby razem z nią wiedziały o planowanym zabójstwie. Była to ona, jej dobra znajoma pielęgniarka o imieniu Janina i główny lekarz. I tak kochankowie ponownie zaszyli się w gabinecie Henryka. Oczekiwali nagrody, gdy rozległo się pukanie do drzwi. Otworzyć, powiedział. A kiedy drzwi się otworzyły, oboje nie spodziewali się zobaczyć przed sobą całego oddziału mężczyzn w policyjnych mundurach. Eleonora, patrząc na nich przerażonymi oczami, postanowiła szybko i cicho się wymknąć. Nie pozwolono jej jednak na to. Oboje byli skuci kajdankami. To nie nasza wina. To ona. To pielęgniarka Janina. Krzyknęła Eleonora, nie zdając sobie sprawy z tego, co właśnie powiedziała. Powiesz nam wszystko. Kto, co i dlaczego. Powiedział policjant, wyprowadzając ją z budynku szpitala. Córka Franciszka również została ewakuowana. Umieszczono ją w innej klinice, gdzie bardzo szybko zaczęła wracać do zdrowia. Franciszek również odwiedzał ją codziennie i długo przebywał w jej pokoju. Modlił się do wszystkich sił wyższych, aby wyzdrowiała. Pewnego dnia w tym szpitalu zobaczył Janinę, która spotkała go na korytarzu. A jeszcze wczoraj otrzymał telefon z policji z informacją, że w sprawę zamieszana jest inna pielęgniarka, po czym podano jej nazwisko. Franciszek nie był już zdziwiony, ale później policja poinformowała go, że to dzięki niej Dagmara mogła tak długo przebywać w szpitalu. Faktem jest, że pielęgniarka zamiast trującej substancji regularnie wstrzykiwała jej do kroplówki środek uspokajający, który usypiał ją, spowalniając procesy życiowe. Po cichu weszła do sali i usiadła na drugim krześle obok Franciszka. Jak ona się czuje? Zapytała Janina. Już lepiej, odpowiedział jej Franciszek. Przepraszam, że nie powiedziałem ci wcześniej. Bałem się, szczerze, wyznała pielęgniarka. Już dobrze, już po wszystkim. Nic z tego nie ma już znaczenia. Najważniejsze, że Dagmara jest już bezpieczna. Tak, to prawda, odpowiedziała mu Janina. Dalej siedzieli w całkowitym milczeniu. Minął tydzień. Dagmara została szczęśliwie wypisana ze szpitala. W tym czasie Janina również ją odwiedziła. Chciała zadośćuczynić rodzinie. Ale Franciszek powiedział jej, żeby już o tym nie myślała. Zrobiłaś już dla nas wszystko, co mogłaś. Ale wiesz co? Chodźmy wszyscy razem na obiad do kawiarni, zaproponował Franciszek. Dagmara, która była już w pełni sił, uśmiechnęła się promiennie. Zgodziła się. Tego samego wieczoru Franciszek przypomniał sobie o cygance, która podsunęła mu właściwy pomysł. Wciąż siedziała przed szpitalem na swoim drewnianym drążku. Franciszek podszedł do niej i obficie podziękował. Powiedziała mu, że jej wnuki zostaną wypisane w przyszłym tygodniu. Franciszek bardzo się ucieszył. Powiedział jej również, że ona i jej rodzina mogą zamieszkać w jego chacie i że wyśle jej pomoc finansową za uratowanie jego córki. Cyganka serdecznie podziękowała mu za taką dobroć i gościnność. W ten sposób okazuje się, że na świecie nie brakuje dobrych ludzi, a wszyscy, pomagając sobie nawzajem, czynią go jeszcze lepszym.